Panie Wadzo, proszę waści, czy zwoiście grzecznie ładnie, nie murować tu z napaści, bo on na grzbiet co upadnie. Wy zaś drudzy, dobrzy ludzie, którzy młoty piony kielnie, w niepotrzebnym dzisiaj trudzie używacie arcydzielnie. Iście wszyscy precz do czarta! Precz, precz! Stójcie, co to znaczy? Grzesik pan mój kazał raczej, aby muro nie kończono. Tak jest, każę, bo mam prawo. Dalej naprzód, dalej żwawo. Jakie prawo? Jak kupiono nogę, jeśli tak zostanie. Gadźcie śmiało przyjaciela, ze mną krzykiem próżnym. Chcesz więc bójki? Mój cześniku, miły, luby, przestań być też rozbójnikiem. Co? Jak? Żwawo, bij co siły! Panie majster, ja po bronie, nic się nie bój, niechaj bije. Kiedy on tam świętą dłonię. Dobrze, dobrze, nic się nie bój, niechaj bije, co się wlezie. Ja cześnika za to zginę, gdzie nie widać ziemi nieba. Hej, garbazy, daj gwintówkę, niechaj strącę tą makówkę, prędko! Ha, ha, fugas, frustas, noś mi garski, dosyć będzie. Basem mógł dla chłoty, ale zabierz im nawet narzędzie, dosyć, dosyć na dziś będzie. Cóż u czarta, ty spokojny, kiedy rejent nie napada i otwartych żąda wojny, lecz godnego ma sąsiada. Dalej żwawo, niech kto żyje, biegnie, pędzi, zgania, bije. Cóż się stało? Mur naprawia, mur graniczny, trzech murarzy. On rozkazał, on się waży. Mur graniczny, trzech na murze. Trzech wybije, a mur zburze. Zburze zniszczę aż do ziemi. Zburze zniszczę. Dajesz słowo? Wiesz więcej ludzi. Ruszaj z niemi. I jeżeli nie namową, to przemocą swej zdobycie. Ty się trzęsie? To z ochota, ale czekaj, Saif, przodem mojej szczytnej pięknej Ody. Co? Tak, Ody po pokoju, a jeżeli rząd zawoju? Zostań, ale... Pewne gruzy. Wielkie nieba, lecz gdzie była głowa moja? Ja bym go beszczał, miesząc błotem, otraktamy miał za kłotem. I ten pośpiech jego wielki, za kim wziął się do butelki, za kim nalał lampkę całą, jeszcze, że mi było mało. Tak, puknąłem, mam truciznę, już się z tego nie wyśliznę. Więc testament mój ułożę, potem pogrzeb swój zapłacę, potem rekwista tym patrzę. Jutro? Może wracać w drogę, która podniosła dobą z nią zrówna wyrok zrobi? Wolę nie cenić za tobą. Bardzo mówisz? Bardzo, panie. Znasz męstwo? Ja słyszałam. Boisz mnie się? Nie, słychanie. Któż ty jesteś? Jestem, panie. Z czym jesteś? Czym ja jestem? Jestem... Cóż to znaczy? Komisarzem jego pana. Co? Rejenta? Nie inaczej. Czy to proszę rzecz słychana? Ledwo szlachcic na wieszczynę, pękiem długów się wydrapie, już mieć musi komisarza. Dziw się potem, gdy się zdarza. 100 000! To da więcej. A jak krzykną po raz trzeci i do... Jakby z procy szlachcic leci i do swego komisarza idzie w służbę za szatarza. Ale chodźmy. Cześnikowi wielką radość jeńcem sprawię i zapewne do mnie powie, gdy mu zdobę mu przestawię. Niechaj Klara twą zostanie. Chodź, nie jeńcze. Dobry wieczór, panie radcy. Cóż to, wziąłem za okumację? Żywej duszy nie ma komu odpowiedzieć. A czy to jest do usług. Rzecz ciekawa. Cześć, nigdy. Wzięła mnie na rękę. A czy nie moja ta zabawa? Rzekła jednak. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I wyszedłem i czekałem. Tak, czekałem nadmiernie. Może włożyłbym być zuchwale, że mu rejent nie dotrzyma, ale rejent był na dzieło. Zucha tylko jeszcze nie ma. Ej, łaskawy, mówi rejencie, nie wyzywaj go na cięcie, bo jak machnie popędnica, zdywiduje jak Bóg powiem. Viva, viva, państwo młodzi! Któż wesele tu obchodzi? Rejentowicz. Być nie może! Hej, Gnalski tam do czarta, okulbacić mi dynanta. Już kaduśnie przyszła czwarta. Dziękuję za was.